przepraszam! Pani prawie spadła ze schodów. Opanuj się, Robert. Czemu ja się boję tego auta? Pierdzie, chory wóz. No, jestem w szoku! Jaśnica wypadła. To jest niesamowita fura. Ja próbuję spokojnie ruszyć teraz. Wow! Jak ja pojechałem! Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Wychodzimy z Challengera, potężna V8. Dziś proszę oddalić, panie operatorze, proszę oddalić. Na Podlasiu jesteśmy. Jesteśmy w Białymstoku. A teraz pan poważny, bo odcinek będzie poważny. Są auta szybkie, są auta bardzo szybkie, ale są też samochody, które są poza skalą. To są auta tuningowane. A to jest człowiek, który zmodyfikował... Cześć, Mariusz. To jest Mariusz, który zmodyfikował swój prywatny samochód, jakim jest Mercedes AMG C63S z 2016 roku. I Mariusz wsadził tutaj takie graty, które dają tej maszynie 800 koni mocy. Co czyni ją taką grubą rybą, że tytułowa porównawka do Bugatti Veyron i jego czasów na odcinku 100-200 nie jest tutaj przypadkiem. To jest prawdziwy wynik pokazany z Race Logica, który Mariusz zmierzył. To jest niesamowite dla mnie. Mariusz, jeszcze raz, bardzo miło gościć Cię przed kamerami programu High Five. Opowiedz coś więcej o swoim cacku. Co tu w ogóle siedzi w środku? Auto w ogóle zostało kupione w 2017 roku. Okay. Z przebiegiem jakimś tam minimalnym, miało około 6 tysięcy, może 7 tysięcy kilometrów. Polski salon Auto Idea. Od naszego wspólnego znajomego, żeby śmiesznie było. Tak, Jose. To jest to auto? Tak, dokładnie. znam tą maszynę z jego nagrań. Dokładnie. Na początku jak jeździłem tym autem, no przesiadka za 45, tej pierwszej generacji, no to był przeskok. Cztery cylindry, 8 cylindrów, 2 litry, 4 litry. Wiesz, 2 litry to mleko możesz kupić co najwyżej. Teraz nie obrażam klasę, no, można kupić dwulitrową, no, to jest najgorsze. Co? No i później zaczęła się zabawa. Na różnych forach, grupach zacząłem czytać, co można zrobić, co ludzie robią, powiedzmy. Mój znajomy, który zajmuje się budowaniem samochodów, zbudowali go, następnie no, w Polsce nikt nie był w stanie sobie poradzić z wystrojeniem tego auta, więc pojechał do Niemiec, do Hanoweru, do firmy KTH, która się zajęła już tam właśnie się do życia dolot, oczywiście zrobiła program, zrobiła skrzynię. Dało nam to 800 koni, 1050 N na tylną oś. I czas 100-200, który jest powtarzalny, na poziomie 5,3 sekundy, więc dobrze to idzie. Czy na tych oponach zrobimy dzisiaj taki czas? Jest słonecznie, sucho. Będzie trzeba dogrzać odpowiednio. Są w stanie. No myślę, że dzisiejszy odcinek zapowiada się ciekawie. Oglądajcie dalej. Miska na paluszki, miska na orzeszki i miska na sos, na dip czosnkowy. Pomysł na wieczór, na randkę. Najdroższa randka moja by była. Nie, tak. Ale żeby pokazać wam dokładnie, co siedzi tutaj, czyli w sercu tego samochodu. Mariusz, ja cię wyręczę. Poprośmy Mariusza o to, żeby opowiedział coś więcej. O piecu. Zostały zmienione turbiny. Dolot, downpipe, wtrysk metanolu. Masz też pewnie zbiornik na metanol. Jest. Pod fotelem czy w bagażniku? W bagażniku. Specjalnie właśnie zrobione konkretnie pod ten model. Dodatkowo dali mi kontrolkę, zamontowali w środku od poziomu metanolu, żeby wiedzieć, kiedy po prostu się kończy. Auto może jeść na 98 oktanach, ale też na 102. I ale tak. Pominąłeś tutaj kwestię 100 oktanów. Znaczy czy teraz nie tak, nie jeżdżę na 100 z prostej przyczyny. Mhm. Były robione pomiary, bo jak robiliśmy badania tego 100 oktanowego paliwa. To takie samo? Nie, ono ma 97 oktanów. Serio? W Niemczech na przykład na Aralu normalnie podjeżdżasz na stacyjkę, masz 102 oktaniki, tankujesz, dziękuję, do widzenia, cześć. A jak sprowadzasz do Polski 102 oktany? Da się to kupić czy z Niemiec? Oczywiście nie, przez internet. Wszystko jest dostępne na Allegro, w większych sklepach motoryzacyjnych, wszystko. Jaki jest koszt jednego litra paliwa? To kupujesz takie buteleczki. One mają chyba 330 ml. Za karton 24 zapłaciłem 50 euro. 8 litrów 50 euro, no to gruba już impreza. No, akurat jest zalane, więc mamy 102 oktany. Idealnie, jedziemy. Zobaczmy więc ten metanol. Chodźcie, metanolu samego w sobie nie zobaczymy, ale zobaczymy zbiornik. Mamy customowy zbiorniczek właśnie do metanolu. Tu mamy co? Pewnie z 10 litrów. 9 litrów dokładnie. Ma co pić, więc dzisiaj będzie szybko, moi drodzy. Teraz najważniejsza rzecz z takich statycznych, czyli to jak brzmi ten samochód. Brabusowy wydech, dobrze widzę, oryginalny brabus? Końcówki. Wydech był robiony, że tak powiem, konkretnie pod ten model. Okej. I brzmienie też było gdzieś tam modyfikowane po trasie. Odpalmy go.
teraz warto go przygazować trochę. Posłuchajcie, bo to jest najlepsze. To teraz totalnie poważnie mówię. Nie wiedziałem, że aż tak brzmi. Muszę to jeszcze raz zrobić, uwaga. Posłuchajcie, jak to brzmi z dystansu, no nie wiem, 20-30 metrów. Ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Masz super samochód ze świetnie brzmiącym wydechem. Tak miał być. Właśnie chciałem spytać, czy tobie się podoba? Ja jestem zauroczony, kocham ten samochód. To najważniejsze. Tak jak go budowałem, tak jak go robiłem, to od samego początku robiłem go pod siebie, tak jak ja chciałem. I dźwięk, i moc, i prowadzenie, i wygląd był istotny, czyli kolor, tak, środek. To wszystko musiało grać. Petarda. Petarda, no super. Jaki piękny samochód. No, dziękuję ci w ogóle za możliwość. Nie ma za co. Przyjemność po mojej stronie. Wiesz co, Robert, a może zróbmy tak. Jedź ty sam, poczujesz to auto, sam pobędziesz z nim. I wydaje mi się, że to będzie dużo większy fan, bo będziesz mógł się skupić w 100% na samej jeździe. A ja sobie tam mam czym pojechać. Dwa razy nie musisz pytać. Bardzo dziękuję. Nie ma za dziękuję. Co. Nie no, ale jak ja mam prowadzić ten samochód, to ja muszę się rozebrać. Jedźmy. Wiecie, że mam słabość do wozów, które mają 800 koni? Wiecie to. Jedźmy więc. Samochód jest bardzo przepiękny. I to już w zasadzie go broni w moich oczach, ale to, że on ma 800 koni mocy potwierdzone, jest samochód schamowany, wykres jest z hamowni i to wszystko, jeśli podsumować, no to naprawdę samochód robi wrażenie na takich osobach jak ja, nieskromnie mówiąc, takich, które po prostu mają już jakieś doświadczenie za kółkiem w takich samochodach czy podobnych. Słyszeliście to? Uwielbiam, uwielbiam to w samochodach, że brzmią. I to jest coś, co sprawia, że elektryki w moim sercu nigdy nie zaistnieją. Pani się przestraszyła. Przepraszam! Przepraszam bardzo! Pani prawie spadła ze schodów. No dobrze. Opanuj się, Robert. To jest tylko auto. To nie może robić tak wielkich emocji na tobie. Czemu ja się boję tego auta? Właśnie dlatego. Lekkie dodanie gazu. Niesamowite. Na chłodno. Auto, które ma 1050 N momentu obrotowego na paliwie 102-oktanowym wyciągające 800 koni, musi robić robotę i to mnie nie dziwi. Dziwi mnie to, po co człowiekowi w średnim wieku, z szacunkiem Mariusz, jesteś ciut starszy ode mnie, po co takiemu człowiekowi 800 kon na auto? I wiecie co? Ja znam Mariusza kilka lat i ja za niego odpowiem na to pytanie. On po prostu to auto kocha i jemu to auto sprawia przyjemność. I tyle. Spełnione marzenia nie mają swojej ceny. On wsadził fortunę w tę modyfikację. Czy się opłaca? Może nie, ale warto. I to jest to. Dobra, drugi bieg. O pierdziele. Nie, to jest chory wóz. Moja mina była niekontrolowana w tym momencie. I ja po prostu się przestraszyłem. Ja nie jestem przyzwyczajony do auta, które ma taki silnik z dwiema turbinami. One muszą trochę popracować, zanim się załączą. Tak z półtorej sekundy ma tego turbolaga. Ale jak już działają poprawnie, no to jest niebezpiecznie, bo auto zrywa trakcję przy prędkościach takich, w których już nie powinno zrywać. Zajebiste. Kupiłbym ten samochód. Siema. Dasz mu? Dam mu, nie ma problemu. Jeden z widzów zaczepił mnie na środku skrzyżowania. Dzięki wielkie, siema. Dzięki, siema. Redukcja. Drugi bieg. Pierwszy bieg.
Ja nic nie mówię, bo jestem w szoku. Zajebiste. Dźwięk tego auta w połączeniu z moją nogą daje takie właśnie efekty. Nie mam pojęcia, jaki ten samochód ma czas od 0 do 100 i pewnie ciężko to zmierzyć. Mariusz pewnie też tego nie mierzył, ale teraz zdałem sobie sprawę, dlaczego Mariusz podał mi czas od 100 do 200, bo ten samochód ma problemy z trakcją, ale nie dlatego, że jest zepsuty, tylko dlatego, że jest za mocny na polskie drogi nieklejone. Nawet jak jest sucho, nawet jak jest 13 stopni, słońce, to auto ma problemy. A dajcie znać, co sądzicie o tym wnętrzu, czy podoba wam się ten kolor? Napiszcie proszę w komentarzu, jestem ciekawy, co powiecie. Fajnie, że ma panoramy w ogóle, jak to się otwiera. Pojedziemy bez dachu. Też fajnie słychać. Mariusz mi robi zdjęcie. Pięknie wygląda twoja Alfa 4C. Jak się jeździ? Kurde, no nie wiem, czy się boję auta, czy swoich umiejętności. Nie mam pojęcia. Ja nic nie mówię, bo ja się boję. Kolejny raz to powtarzam. Czemu to cały czas trakcję traci? Czemu? Porąbane auto. Ja wysiadam. No i jak wrażenia? Dało się okiełznać? Powiem tak. Zastanawiałem się bardzo długo, jak można tak mocno tuningować takie auta. Jakby, wiesz, masz 400 ile? 57 koni chyba w serii? 510. 510. No dobra, 550, jakiś wydech, coś, ale 800? Teraz rozumiem. Teraz rozumiem. Bo fantazja jest od tego, panie kolego. Czasami coś się nawet nie opłaca, ale warto. Dokładnie. Tutaj robi się dobrze, tu robi się dobrze i żadne pieniądze nie mają znaczenia wtedy. Żebyś wiedział. A jak już mówimy o pieniądzach, Mariusz, mniej więcej, jakbyś miał strzelić jedną kwotę, modyfikacje wszystkie jesteś w stanie zamknąć w 100 tysiącach? Nie, 100 tysięcy to mało. Okej. To już dalej nie pytam. Wiesz, 100 dalej nie chcę, to mało, nie? Boli serce. Tak jak widzicie, miałem rację. Czasami nie wszystko się opłaca, ale warto. Ale warto. Szacun, szacun za ten projekt, naprawdę muszę uścisnąć dłoń. Szacun, stary. Cieszę się, że ktoś to też docenia i to widzi, ja tak? Ja się zakochuję w tym aucie, tak jak ty. No, weź się nie zakochaj. No, no. Ten kolor to jest coś najlepszego. Ale jak tak stoisz już, może pokażę, jak rusza od zera ten samochód. Może nie dwa razy nie trzeba prosić. No proszę. To kochamy w odcinkach. Na zamkniętej drodze oczywiście. Jak widzicie, nie pierwsi, nie ostatni tutaj. Zostawiliśmy trochę czarnych śladów. Ależ to wygląda. Och. Przepiękny samochód. Gaśnica wypadła. Jak trzeba ci spryskać te opony. Coś tu się pali. Nie, nic się nie pali. No zobacz. Ja pamiętam, że my spotkaliśmy się nie tylko, żeby fajnie spędzić czas, porozmawiać, odświeżyć znajomość kilkuletnią już, ale też nie tylko, żeby nagrać materiał dla widzów programu High Five. Ty mówiłeś, że ty kończysz tą przygodę z C6S, tak? Wystawiłeś go na sprzedaż. Tak, no. Już nadszedł czas na zmiany. Czas i pora, żeby ktoś inny zaczął się cieszyć tym samochodem. A jestem więcej niż pewien, ten, kto wejdzie w posiadanie tego samochodu, na pewno będzie zadowolony w każdym momencie. Od odpalenia po zgaszenie. No i czas się rozstać tak z Mercedesem. To był mój pierwszy projekt. Włożyłem w niego kupę serca, dużo czasu. Auto jest na pewno dopieszczone i nie jest nietuzinkowe. Muszę cię o jedną rzecz spytać. Możesz powtórzyć słowa, które jakąś godzinę, dwie godziny temu powiedziałeś o tym, co planujesz po sprzedaży tego samochodu, bo ja myślałem, że ty po prostu kończysz, że zobaczcie, tutaj jest auto, które, no nie powiem daily, ale taki fun car, taki na niedzielne wojaże. Alfa Romeo 4C Mariusza. To jest auto, w którym jest zakochany Mariusz, ale myślałem, że to jest szczyt taki na najbliższe lata. Aczkolwiek ty powiedziałeś o czymś więcej. Znaczy pomysł dużo wcześniej się narodził, żeby kupić E-klasę. I tam... No, nic by nie było w tym dziwnego, dopóki nie to, co zaraz usłyszycie. No i chciałbym ją zbudować na 1000 koni, tak? Więc no taki kolejny projekt, który gdzieś tam potrwa znowu parę lat, żeby to zrobić. No taki chyba przyjdzie czas, tak? Wielkie brawa dla tego człowieka, który z pasją podchodzi do motoryzacji i który miał ochotę podzielić się z nami, ze mną i z wami przede wszystkim swoją historią.
częścią garażu i dziękuję w imieniu moim i widzów programu High Five, że poświęciłeś nam czas. Przyjemność była po mojej stronie. Jesteś super. Dzięki, i super samochód. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. A z Wami się pożegnam w tym momencie. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Subskrybujcie program High Five. Czekajcie, podlecę. Cześć.